Cześć, witajcie! Z tej strony Hubianko, to jest Battlefield 4. Gramy sobie dzisiaj w trybie szturmu na mapie Operacja Blokada. Gramy z zwiadowcą, bronią SKS i już wam pokazuję, co tutaj mam. Celownik PKA 3,4 razy powiększający z laserem, tłumikiem dźwięku PBS oraz chwyt pochylony i do tego fajna bardzo skórka. Tutaj taki bardzo ładny kolorek, oczywiście z premium i sobie się odrodzimy. Wam wszystko pokażę, sobie gramy tutaj naprawdę jedna z moich ulubionych mapek. Powiem wam szczerze, chociaż sobie przyciszę. Naprawdę grałem sobie na tej mapie kilka razy, aczkolwiek nigdy mnie ta mapa nie urzekła, ponieważ bardzo często ginąłem, ponieważ snajperzy się tutaj tak ulokowali, że szybko mnie zdejmowali. W ogóle to było dla mnie takie dość, że tak powiem, trudnawe. Sobie nie radziłem. Aczkolwiek powiem wam, że z tym SKS-em, to jest karabin wyborowy, to po prostu... O jen. No niestety. Trochę się rozgadałem, ale muszę wam przyznać, że naprawdę ostatnio grałem tym SKS-em, tym karabinem wyborowym i staty mam naprawdę super, super mi nim idzie. No, odkryłem się w tym Battlefieldzie wreszcie. Szturm, jeśli chodzi o szturm i SKS-a, to naprawdę, naprawdę świetnie. Naprawdę gra mi się świetnie, jak nie rewelacyjnie. I te widoki, zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Ten wiatr, który jeszcze tutaj trochę tak uniemożliwia rozgrywkę. O, nie zdążyłem tutaj gościa zabić. No, troszeczkę mi przeszkadza ten tłumik dźwięku, aczkolwiek on mi też pomaga strasznie w tym, że... O jeny! No nie... Plecy, kurde plecy, no. No tutaj popełniłem błąd trochę biegnąc, tak? No ale... No problemy miałem ogólnie. Dobra, weźmy się jeszcze raz rozstawienie. Zaryzykujemy. Pędzimy tędy i teraz muszę uważać tutaj, ponieważ no jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Dobra. Zdjęty ziomuś tam jeden. Granatem za bardzo nie zdziałałem tutaj. Dobra, chłopaki, pędzimy, pędzimy. Wow! No jak wy w ogóle pozwoliliście mu tutaj przeżyć? Dobra, ale kogoś już tutaj ubiłem w miarę, więc jest spoko. Jest lepiej niż było. Dobra, lecimy tędy tutaj. Znów tutaj, chociaż widzę, że ktoś tutaj będzie mnie atakować zaraz. Poczekamy, może chwilę przeczekam. Ale nie wiem, czy do końca to dobry pomysł. Tam u góry zdecydowanie ktoś jest. No, widzę już cię. Ach. Niebezpiecznie strasznie. Dobra, dostał tam kilka. Dobra, ładnie. Rozwalony. Kolejny padł. Aczkolwiek zbliżamy się do końca tego meczu. Chyba będzie trzeba jeszcze raz sobie. Dobra, pięknie. Trochę zejdę tutaj z boku. Może się uda, może się uda. Medyk by się przydał, rzuć mi apteczkę. Dobra, no i zabity. Aczkolwiek jeszcze raz trzeba będzie zagrać. Dobra, tak więc się widzimy, mam nadzieję, jeszcze raz w tym samym meczyku. I tak trochę dzisiaj dziwnie, nie? Zobaczmy, co tam ogólnie... Coś dostałem ogólnie. Tutaj. Pakiet bojowy. Do którego zajrzę później, ponieważ teraz jakbym miał zajrzeć na Battlelog'a, to by mi się włączył program do nagrywania. I staty wyszłem 4-3, więc nie jest źle. Widzimy się za chwilę. Witajcie ponownie, moi drodzy, w Battlefieldzie. Sobie teraz gramy. Znowu na tej samej mapie, ten sam tryb gry. Tyle, że bodajże nawet chyba ten sam etap, jeśli się nie mylę. Więc nic was za bardzo nie ominęło. Tyle, że jest to całkiem inny serwer, jest nas tutaj 7. Dlatego będzie ogólnie spokojniej niż poprzednio, ponieważ ginąłem co chwilę, ale też się udało kilku tam w miarę ładnie zabić. Mam nadzieję, że ludzie będą przybywać, więc
Serwer wam naprawdę polecam. Możliwe, że umieszczę w opisie link. Przynajmniej powinienem. Jeśli nie zapomnę, to na pewno będzie. Dobra, tutaj czysto, ponieważ zawsze się obawiam. Plecy, jeśli chodzi o plecy. Dobra. Tutaj trzeba uważać bardzo, 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 ponieważ oni tutaj sobie lubią kampić. Szczególnie... Aha. Coś mi się wydawało. Dobra. Myślałem, że już go się nie trafię. Ale dwóch moich tutaj zdjął. Dobra, kładę Claymora. Niech uważają. Dobra, udało się. No niestety. Czy może stety nawet. Ale... Tutaj cały czas się boję o tyły. Dobra, nasi są myślę, że bezpieczniejsi teraz z tym Claymorem, który tutaj leży. A w razie czegoś będę wiedział, że idą na mnie tutaj. Ktoś tam idzie? Widzę, że się... Dobra, będę cię osłaniał, jak ktoś wziął tutaj od z góry. Tutaj za bardzo nie wygląda, żeby ktoś zamierzał stamtąd wyjść. Aha, na dole są? Dobra. Kolejny zdjęty. Widzę, że oni tutaj są na dole i się boję po prostu o to. Bo jak zeskoczę, to od razu zostanę... No niestety, ale... Ty wiesz, gdzie jesteś. Zobaczymy jeszcze raz. Widzisz? Zabawcie się granaty! Dobra. Kolejny potrzebny, kolejny. Tutaj... Dobra, podłożę. O! Moja wina, bo nie położyłem sobie znacznika odrodzeń. Głupi ja. No moje błędy niestety. Cel rozbrojony, no i tego się obawiałem. No niestety, ale pędzimy, mamy sporo znacznie, sporo jeszcze punktów. Więc nie śpieszy się jakoś strasznie. No aczkolwiek trzeba się liczyć z tym, że... Trzeba jak najszybciej to zdobyć. Claymore widzę, że leży tam wciąż, więc za bardzo chyba nikt się nie śpieszy do góry. Sprawdźmy front tutaj. Ogólnie nie lubią, z tego co widzę, gracze za bardzo tutaj właśnie tych gór. Ale one są naprawdę piękne, ja je uwielbiam, ja je uwielbiam. I tyle, dobra. Tym razem znacznie sobie położymy. No co jest? Okej. Okay. Zdjęty. Kolej... 69 obrażeń zadałem. Dobra, tam widzę, że zdjąłem ładnie jednego. I już teraz się za bardzo nie odważą, nie? Dobra, no to lecimy dalej. W końcu to szturm. Dobra, tutaj... Powinniście czekać na mnie, co? Snajperzy jacyś? No nie! No nie. Teraz się zachowałem niewłaściwie. Z bulldoga mnie tak zdjąłeś, brzydko. Nie jeszcze... No dobra, trudno. Trudno się mówi. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. To jest dobre. Dobre. Okej, tutaj bodajże zginąłeś. O. Ja bym tutaj uważał. Ło! Z mini? W każdym bądź razie padłeś. No chyba z nożyka ci nawet wziął. No ale tu się zachowałem nieodpowiedzialnie. Ale masz wyższy level, to masz większe doświadczenie. Nie macie się co dziwić. Dobra. Chyba czysto. Chyba. Ale to chyba takie jest niepewne. Pędzimy sobie powolutku. Ogólnie zwiadowcą takim powinienem sobie bardziej... Powoli. Dobra, nasi tutaj już przyjmują punkt B. Ja bym się skusił Claymora tutaj rzucić. Okej. Okay. Ucieknę za kamienie tutaj. Będę osłaniać tyły. I tutaj... Tu wychodzić będą zaraz. Dobra. Tu jest nasz szturmowiec.
więc pilnujemy spoko. Ale zdziwiłeś mnie ty strasznie, że nie chciałeś przyjmować, tylko atakowałeś tam. Dobra. W każdym razie musimy iść atakować A. Widzę, że tutaj się zajęliście. No tutaj ja za bardzo nie zdziałam za nic. Chyba, że jedynie... Przygwożdżenie było. Tak więc wiem, że padł ziomuś. Zdajemy tutaj Claymore, bo niepotrzebnie leży. Okej. Baza przejęta, no i fantastycznie. No i teraz będzie ostatni jeszcze, został nam. Ostatni punkt. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Zgodnie z planem. Teraz będzie tutaj trudniej, ponieważ te punkty będą całkowicie we wnętrzu. No i jednak są te góry takie piękne. Się one strasznie kojarzą z Medal of Honor Warfighter. Tam też była taka jedna mapa. Okej. Szkoda, że nie ma takich trochę... powiedzmy śniegu do kolan, albo do pasa nawet może tak. Dobra, uważaj tutaj. Włączyłem laser, żeby celność zwiększyć. Uważaj, uważaj, bo tutaj naprawdę jest totalnie niebezpiecznie. Rzućmy tutaj Claymora. Znacznik w razie czego, chociaż myślę, że gdybym ja padł, to znacznik też tutaj padnie, ponieważ wrodzy mają tutaj super ogólnie miejsce, ale znacznik by padł pod tym względem, że pewnie by go zniszczyli. Widzę cię tam, tam masz shotguna bodajże. A muszę uważać, czyli zamiast zająć się... Dobra. Zniszczony, okej. Okay. No widzicie, Claymore mi uratował tyłek praktycznie. Gdzie jesteś? Bo widzę, że ktoś tutaj do mnie strzelał, ze snajperki bodajże. Okej. Okay. Dobra, pędzimy na A. Trochę się bałem teraz, ale fajnie wyszło. Jak staty? 6-3, no to nie jest najgorzej. Tu trzeba uważać. Bo wy tutaj macie blisko zaraz rozstawienie. To tutaj w ogóle... To było masakra, mogłem go z nożyka, ale pewnie bym nie trafił i... Bym się nie przyczepił, co? Dobra, sorry. Dobra, tutaj nic za bardzo nie zdziałałem. Tym granatem. Dobra, idealnie. Jeszcze gdzieś? No i fantastycznie. Twój zespół wygrał, mój zespół wygrał, fantastycznie, bardzo się cieszę, że mogłem to przeżyć razem z wami i więcej takich meczy zawsze tylko w Battlefield 4, naprawdę było świetnie. Świetnie, jeszcze zobaczymy tutaj końcówkę zwiadowca. Awans, starszy chorąży, złoty pakiet, no jeszcze jakaś gwiazdka. Tak więc, moi drodzy, ja będę się z wami żegnać. W dzisiejszym odcinku będzie na tyle. No i oczywiście was zapraszam do mojego Battleloga, do którego macie link w opisie, oraz do tego serwera też macie dostęp. Możecie śmiało ze mną zagrać. Dołączajcie śmiało. Na razie. Cześć!